Jestem. Ja też jestem. Ale ja u siebie, a pani u mnie. Tak. Na łóżku, na podłodze czy na krześle? Nie wiem, o co chodzi. Na balkonie. Odpada. Czyli pani nie do myciarzy. Nie. Miłość na miejscu i na wynos. Pani jest... O kurcze. Do połowy zgadłeś. Nie, przecież ja... Moje poglądy! A co na to sąsiedzi? A za ile? Już jest zapłacony. Jestem prezentem urodzinowym. To w tym roku nie będzie skarpetek. A w tym roku to skarpetek będę ja. Nie trzeba, skarpetki są zupełnie okej, no. Kotku! Tych urodzin twoja niewinność nie przetrwa. A do pełni szczęścia skarpetki możesz na sobie mieć. Pani prostytutko. A nie dałoby się tego jakoś inaczej załatwić? Jak? Jak? Jak, no właśnie. Myśmy poczytali sobie Miłosza. Za perwersję jest dopłata. No, rozbieraj się, już! Nie! 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 Kocham cię! Pani jest zboczeńcem! Nie robię tego z nawiacji! Uczciwie biorę za to pieniądze! Nie! Może porozmawiajmy jak dorośli? Wreszcie. Musielibyśmy się najpierw pobrać. Co ty pieprzysz, człowieku? Nic! Od 30 lat nic! Najwyższa pora. Gdzie jutro? Dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze Polska nie... Chwileczkę, ja dzisiaj nie mam... Ale ja dzisiaj nie mam urodzin. A kiedy? W lipcu. A to ja bardzo przepraszam. Coś mi się musiało pomylić. Poproszę skarpetki. Przepraszam, a ile by to kosztowało? 500? To z lipcu. No trudno. Pierwsze urodziny bez skarpetek. Ale jak ona bierze 500, to ja za same skarpetki się nie oddam.